Oddaję głos kolejnym zadającym pytania. Proszę o syntetyczne pytania i żebyśmy jeszcze, może ja zaproponuję, żebyśmy zebrali teraz trzy pytania, dobrze? Żebyśmy trzy pytania zebrali ze zgłoszeń, żeby zrobić taką rundę trochę pani dynamiczniejszą. Pani podnosi rękę, to może pani. Raz, dwa, tam widziałem też pan podnosił wcześniej już tak. Pod ścianą tam na samym końcu. Jest pan z przodu. Dobrze. I pan z tyłu. Oni dosyć długo już czekają. Dobrze, no to proszę bardzo, proszę bardzo. Zbyszek, trzy pytania do rządu. Ja o pani pamiętam. Jestem wiernym pana widza, pana wideo felietonów i znaczy cenię taką spostrzegawczość, ocenę sytuacji w kraju i na świecie. Chciałem się zapytać o taką sytuację bardziej wewnętrzną, polityczną, co zagraża Polsce wewnętrznie. Chodzi mi o te stronnictwo, te słynne niemieckie i rosyjskie. Zwłaszcza teraz niemieckie się bardzo uaktywniło. Ten wysłannik na nasze tereny polskie, Rzeszy Niemieckiej, Donald Tusk tutaj strasznie rozrabia. Często, znaczy jakby sam się pogrąża, ale jakby nie wnosi to konsekwencji. Chciałem właśnie się zapytać, jak pan widzi, jak to może rozwiązać, bo to po prostu to przypomina koniec pierwszej Rzeczypospolitej. Po prostu tutaj te stronnictwa obce Polsce szkodliwie działają na naszym terenie, nie ponoszą żadnych konsekwencji. Po prostu nikt do tej pory nie poniósł, nawet Nowak, mimo że udowodnione złodziejstwo, on sobie przebywa na wolności. Tam wysłuchane zostały milionowe jakieś takie pieniążki, żeby wyszedł z więzienia. Chciałem właśnie, bo ze względu na to, że pan ma dużą wiedzę na temat tych wyższych sfer politycznych, w ogóle co się dzieje tam na górze, żeby pan to ocenił, jak Polska powinna się bronić przed tym. Bo jednak mimo tego jest dużo zagrożeń, mimo tej wojny na Ukrainie widać bardzo duże wpływy i niszczenie Polski, tak od środka. Także chciałem prosić o ocenę. Kolejne pytanie, zbierzemy, tak jak powiedziałem, trzy pytania pod rząd i... To mam takie banalne w sumie dwa pytania. Tak zwana Prawo i Sprawiedliwość mami nas, albo tu raczej mówiąc o reformie sądownictwa. Co pana zdaniem, czy nie lepszym pana zdaniem byłoby reforma prawa, bo prawnicy jacy są, to tacy są, ich nie zmienimy, a prawnik i sąd może tylko działać zgodnie z prawem i w granicach prawa. Następne pytanie, takie półpytanie. Proszę pana, słyszymy, że nam się tak dogadza, że on obniża podatki i tak dalej, a przedsiębiorcom wyższe stawki za energię, za gaz i tak dalej, tylko że żaden przedsiębiorca nie płaci podatków, o czym w Polsce nikt nie wie, to płacimy my, konsumenci. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Wszystko. Dobrze, i tam z tyłu dłuższego czasu pan podnosi rękę i zrobimy taką rundę. Jeszcze panią bo tutaj. Pamięta pan te wszystkie pytania? No myślę, pan że tak. Tak, dobrze. Dziękuję za możliwość zadania pytania do pana Stanisława głównie. Jak pan ocenia, czy wpływ na to, że oprócz rządzących większość tak zwanej klasy politycznej w Warszawie są takimi sługami narodu ukraińskiego. Wynika z tego, że są tak bardzo nie lubią Rosji, tak bardzo każe im to nasz wielki brat zza wielkiej wody. Czy może mieć na to wpływ, mogą mieć na to wpływ pewne nagrania, które podobno istnieją i pokazują polityków niektórych opcji w różnych takich dziwnych sytuacjach? To jeszcze... tak zwane podkarpackie taśmy. To jeszcze czwarte pytanie od koleżanki z przodu i zamykamy klamrę, robimy rundę. Tam pan do... Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Weronika Czerniawska, partia Korwin i pytanie kieruję do pana Michalkiewicza. Nawiązując do ostatniego kongresu partii Korwin, na której prezes Sławomir Mentzen powiedział, że nie będzie ważna legitymacja partyjna, żeby startować w wyborach.
Więc właśnie chciałam zapytać, czy będzie Pan brał udział i czy będzie w nich startował? To najłatwiejsze pytanie. Nie. Nie, to wyjaśnię dlaczego. Nie dlatego, żebym nie tutaj, żebym uważał, że to jest poniżej mojej godności czy coś, bo nie, to by był zaszczyt, ale ja dokonałem wyboru już ładnych parę lat temu, żeby się wycofać z takiego czynnego udziału w polityce partyjnej, bo z polityki nie abdykowałem, ja się zajmuję publicystyką polityczną. Dlatego, że nie można moim zdaniem pogodzić tych dwóch ról. Bo jeśli ja bym na przykład kandydował do Sejmu w przyszłym roku, no i mówił to, co mówię, to część z Państwa być może by powiedziała, a on tak gada, bo on chce wyłudzić nasze głosy. A jak ja nigdzie nie kandyduję, to ja niczego od Państwa nie chcę. Nic nie chcę wyłudzić. Po prostu, jeśli Państwo chcecie słuchać tego, co ja mówię, no to ja chętnie się dzielę tymi opiniami. Także nie, nie będę. Co do zmiany prawa i reformy sądownictwa. Ja mam pomysł na reformę sądownictwa, bo problemem sądownictwa w Polsce jest to, że w ciągu ostatnich 30 lat sędziowie się wyemancypowali z jakiejkolwiek zależności od jakiejkolwiek władzy państwowej. Państwo im tylko płaci. Poza tym nie chcą, no bo to im daje możliwości dokazywania. A poza tym jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Otóż przy okazji jednej sprawy sądowej wypłynęła taka informacja, prawdziwa całkowicie, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła operację Temida, która miała na celu werbunek agentury w środowisku sędziowskim. O, ale wojskowe służby informacyjne pewnie też to robiły, tyle tylko, że akurat to nie wypłynęło przy żadnej okazji. Rząd, znaczy reformy, te pomysły reformatorskie nie tyle rządu, tylko pana prezydenta Dudy, bo pan prezydent Duda zawetował ustawy sądowe w lipcu 2017 roku. W związku z tym naczelnik państwa Jarosław Kaczyński powiedział, no to niech w takim razie on przygotuje, jak to mu się nie podoba. No i przygotował i teraz mamy straszne. Myślę, że mielibyśmy i bez tego, dlatego że Niemcy po prostu prowadzą wojnę hybrydową przeciwko Polsce od 2016 roku. I tylko wykorzystują preteksty, jak nie braku demokracji, to braku praworządności. Ostatnio następny jeszcze się pojawił pretekst w kolejce, mianowicie, że Karta Praw Podstawowych, że rząd polski nie dba dostatecznie o dobrostan Sodomczyków. Ale myślę, że gdyby nawet uchwalona została ustawa, na podstawie której każdy człowiek musiałby się na żądanie Sodomczyka mu nadstawić, to tam jakiś kolejny pretekst by. Ale rzeczywiście ta sytuacja, jaka jest, jest patologiczna. Rząd chce przejść na ręczne sterowanie wymiarem sprawiedliwości. Nie powinno tak być, to jest niebezpieczne, bo rząd się nie powstrzyma przed pokusą politycznego wykorzystywania tego. Bo na przykład Donald Tusk, zanim jeszcze się okazało, że jego syn dostać miał 600 tysięcy euro w takiej tej reklamówce, to się domagał sejmowej komisji śledczej, no i w ogóle tam sądu i tak dalej. Najwyraźniej liczy, że cokolwiek by się stało, to nie, jakby trafił pod właściwy sąd, to ten sąd by go uniewinnił. Bardzo możliwe, że tak jest. I bardzo możliwe, że ma rację. W związku z tym uważam, że trzeba bat na sędziów ukręcić, solidny, żeby czuli ten bat nad sobą, ale nie wkładać go w ręce rządu, tylko włożyć go w ręce obywateli. W jaki sposób? Sędzia korzysta, to wymagałoby nieznacznej zmiany konstytucji. Chodzi o to, że wśród tych gwarancji niezawisłości sędziowskiej trzeba by wyeliminować gwarancję nieusuwalności.
sędzia mogły być osuwalne, tylko w specjalnym trybie. Otóż co 5 lat, to można by powiązać z wyborami prezydenckimi, co 5 lat każdy sędzia w swoim okręgu sądowym musiałby się poddać weryfikacji ze strony obywateli. Jeżeli nie uzyskałby w swoim okręgu sądowym przynajmniej bezwzględnej większości głosów obywateli głosujących, wylatywałby z sądownictwa bez żadnego odwołania. Musiałby udzielić przynajmniej 2 informacji o sobie. Mógłby więcej, ale te 2 by musiał. Mianowicie, jak długo trwało postępowanie sądowe od rozpoczęcia przewodu sądowego do wyroku u niego i ile wyroków mu uchyliła druga instancja. Jeśli na przykład sędziemu 90% wyroków druga instancja uchyla, to znaczy, że no coś z nim jest niedobrze, prawda? On mógłby to wyjaśnić, że uchylają mu te wyroki z powodów politycznych, no ale to byśmy się więcej dowiedzieli o mechanizmach wymiaru sprawiedliwości. Byłby BAT, który byłby w rękach obywateli. To nie wszyscy by tam się fatygowali, żeby głosować, ale no jakby się nie fatygowali, no to ich problem, a nie problem, że tak powiem, sędziów czy państwa. Druga sprawa, to o co pan pytał, no po prostu nie trzeba udzielać poparcia politycznego tym ugrupowaniom, które uważamy za szkodliwe, za niebezpieczne i tak dalej. Proszę? No tu proszę pana, no to nic na to poradzić nie można, ale dlatego można się zniechęcić do demokracji politycznej. No ale na razie nie ma innego wyjścia, musimy się w to bawić, to przynajmniej głosujmy, bo wielu ludzi myśli takimi kategoriami, a będę głosował na Tuska czy tam na Kaczyńskiego, żeby nie zmarnować głosu. No ale to właśnie jest głos zmarnowany, jeżeli tylko takie uzasadnienie jest. To jest głos zmarnowany, bo nie głosujemy na te ugrupowania, że mamy nadzieję, że one coś dobrego zrobią dla państwa, dla obywateli, tylko żebyśmy mieli osobistą satysfakcję, że o to proszę bardzo, ale to a potem narzekamy. A potem narzekamy, więc to trzeba. Wie pan, ja dlatego nie jestem ultrasem demokracji, bo. No cóż, trzeba trochę znać mechanizmy funkcjonowania państwa. Jak ktoś chce jeździć na traktorze, no to powinien poznać, jak ten traktor funkcjonuje, żeby gdzieś ręki nie wsadził, żeby mu ręki nie urwało, żeby potem jakiegoś nieszczęścia nie przejechał siebie albo kogoś tam i tak dalej. No a państwo jest bardziej skomplikowanym mechanizmem, a tymczasem każdy uważa, że on. No to potem są takie rezultaty. Nie, ale to proszę pana, nie da się ukrócić bezkarności, bo przynajmniej w tym stanie rzeczy, jaki jest, dlatego że przy okrągłym stole została ustanowiona taka niepisana zasada konstytuująca III Rzeczpospolitą. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. No i w rezultacie, proszę bardzo, nawet panu Sławomirowi Nowakowi nic na razie się nie stało. Prawdopodobnie tam jakiś niezawisły sąd go uniewinni. On tylko te wszystkie zgryzoty, których doznał, to doznał dlatego, że się nakradł na Ukrainie i to, że tak powiem, nie można. No nie można było tego, że tak powiem, przemilczeć i tyle. Ale no to miał pecha. No to miał pecha. Natomiast nie, no proszę zwrócić uwagę, Amber Gold. To akurat, to jest moim zdaniem znakomita ilustracja, że nasza młoda demokracja jest podszyta bezpieką. Bo pan Plichta, ten cały główny bohater, uznany za głównego winowajcę, moim zdaniem to niesłusznie, ale no już trudno, ktoś musi. Otóż on miał kondemnatki, o czym wszyscy wiedzieli, w gdańskim okręgu sądowym wszyscy wiedzieli, no ale widocznie niezawiśli sędziowie mieli rozkaz, że tu nic nie wiemy na ten temat,
nic nie wiemy, tu pan Plichta musi działać jak gdyby nigdy nic. No w końcu już się nie dało dłużej tego ciągnąć. Ale co się stało, kiedy już mleko się rozlało, kiedy afera wybuchła? Prokuratura podjęła tak zwane energiczne śledztwo, energiczne kroki, ale nie wcześniej, aż pieniądze zniknęły w nieznanym kierunku. Więc widocznie też tam oficerowie prowadzący, wiecie, rozumiecie, nie tego. O, teraz już można. Teraz już można, energiczne kroki. No i co się stało w wyniku? Pan Plichta został skazany i tak dalej. Tam jego żona nawet tam powiła dzieci w więzieniu. No, krótko mówiąc, sytuacja się rozwija dynamicznie. No więc trudno w tej sytuacji oczekiwać, że na dobry porządek, to proszę zwrócić uwagę, co się teraz dzieje. Pan tu wymienił Tuska. Przecież w tej chwili się licytują zarówno obóz dobrej zmiany, jak i obóz zdrady i zaprzeństwa, kto jest ruskim agentem. Jedni drugim zarzucają, że są ruskimi agentami, bo Konfederacja to wiadomo, to jeden agent na agencie siedzi, agentem pogania, to jasne. Ale proszę zwrócić uwagę, że no, wszyscy tutaj aż się roi od ruskich agentów, prawie że prowadzimy z Rosją wojnę, a tu prokuratura nie wszczyna żadnego śledztwa w tej sprawie. Po prostu widać, że to widać, że się tylko nawzajem przezywają. Widać, że się tylko nawzajem przezywają. Tymczasem, gdyby za zdradę stanu groziła kara ciężkiego więzienia, najlepiej czapa, no to trzeba by, no to wtedy po pierwsze ten rodzaj polemiki politycznej by zniknął z retoryki, bo to no, groziłoby to konsekwencjami, prawda? No i wtedy by się można było oczekiwać jakiejś dyskusji merytorycznej. A teraz co się, czego się można spodziewać w najbliższej kampanii wyborczej? Będą się kłócić o różnicę łajdactwa. O różnicę, nawet nie o samo łajdactwo, tylko tu o różnicę. My jesteśmy łajdacy, a wy jeszcze większy łajdacy. I proszę, już nie trzeba będzie nawet słówkiem się zająknąć o rzeczywistych problemach państwa. To jest właśnie ta metoda. Tak jak to mówił Chesterton w takim opowiadaniu, Złamana szabla napisał takie opowiadanie i tam stawia takie retoryczne pytanie, gdzie mądry człowiek ukryje liść? I odpowiada, w lesie. A jak nie ma lasu, to co mądry człowiek zrobi? A to mądry człowiek zasadzi las, żeby schować w nim liść. I to właśnie z tym mamy do czynienia. Przepraszam, bo o co pan tam pytał? Ach, podatki jeszcze tu. A, dlaczego? Tak, tak. No, proszę pana, to jest, moim zdaniem, to jest wynikiem dwóch czynników. Po pierwsze, no nie doceniamy tego, mianowicie mody. Mody. Jak wybuchła wojna na Ukrainie, to, że tak powiem, poświęcanie się dla Ukrainy w pewnych przynajmniej środowiskach należało do dobrego tonu. Jak ktoś nie był gotowy się poświęcać, to nie mógł się pokazać na oczy w towarzystwie. Rozmaite takie snobizmy bywają, czasami nawet zabawne, że no, chociaż mają elementy takie kłopotliwe, ale to zabawne w sumie. Był w Warszawie, grasował taki Murzyn z Kamerunu, który był chory na AIDS. W Kamerunie podobno jest taki przesąd, że można się z tej choroby wyleczyć, jak się intensywnie tam, że tak powiem, dokazuje z panienkami. No i on tam dokazywał. Niektóre panienki miały wątpliwości, ale on używał wtedy argumentu nie do odrzucenia. Jak któraś pani nie chciała z nim figlować, to powiedział, to jest rasizm. No to już tutaj wszystkie, że tak powiem, opory kruszały,
No i później, jak sprawa wyszła na jaw, to tam się zaroiło w przychodniach od zaniepokojonych tych aktywistek takich i tych postępowych dam. Także niektóre te mody są kłopotliwe w skutkach, ale jeśli chodzi o tę, no to tu akurat pan Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiedział, że Polska jest sługą narodu ukraińskiego. Obawiam się, że to może być prawda. Obawiam się, że to może być prawda. To nie znaczy, żebyśmy byli tam obojętni czy nie czuli, bo to rzeczywiście Ukraińcom wprawdzie, no mówię, są wkręceni w maszynkę do mięsa i po ludzku można im współczuć. Rzeczywiście, to nieszczęście ich spotkało. Ale rząd polski, czy władze polskie, no i te ośrodki kształtujące masowe nastroje, czyli niezależne media głównego nurtu, rządowy i nierządny, powinny, że tak powiem, utrzymywać to wszystko w granicach rozsądku. Co to znaczy? No weźmy, daleko nie szukając, przykład Viktora Orbana. Viktor Orban nie wyprowadza Węgier z NATO, nie wyprowadza Węgier z Unii Europejskiej. Teraz zresztą tam załatwił z nimi, że nie będzie tutaj wobec Węgier stosowane, nie będą te limity cen gazu i tak dalej, więc trudne to było, ale okazało się, że możliwe. I on nie zamknął granicy przed uchodźcami z Ukrainy, ale też nie dał im żadnego socjalu. No to tam nie ma problemu z uchodźcami. Podczas kiedy w Polsce, no to prezydent Przemyśla niedawno tam ujawnił, że uchodźcy przyjeżdżają do Przemyśla, załatwiają socjal i wracają. Właśnie nie uchodźcy. Znaczy no nie uchodźcy, bo oni nigdzie nie uchodzą, tylko po prostu. I skoro, jak to mówią, głupi ten, co daje, głupszy, co nie bierze, prawda? No więc nie powinniśmy po prostu głupstw robić i to by wystarczyło. I to by wystarczyło, gdybyśmy nie robili głupstw, a wykorzystywali sytuację do tego, żeby, tak jak tu mówiłem, żeby wzmacniać siłę państwa. Niestety mamy bardzo nieśmiałych przywódców umiłowanych. Kiedy prezydent Duda był w Białym Domu i tam odbył rozmowę 20-minutową w cztery oczy z prezydentem Trumpem w 2018 roku, to tego samego wieczora było w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie przyjęcie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości i pan prezydent był na tym przyjęciu. No i to mam z pierwszej ręki relację. Został zapytany, bo tam takie kółko się utworzyło i został zapytany, czy podczas, a to była wtedy ta sprawa ustawy 447, czy podczas tej 20-minutowej rozmowy poruszona była sprawa ustawy 447, no ważnej dla Polski w perspektywie. Pan prezydent powiedział, że nie. No to zapytali go, dlaczego nie. A dlatego, że strona amerykańska tego nie zaproponowała. Nieśmiały jest pan prezydent. Sam z własnej inicjatywy by tego nie poruszył. Więc podobna sytuacja była wtedy, kiedy za prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego i rządów premiera Millera Polska wprowadziła kontyngent wojskowy do Iraku. Bo nas poprosił prezydent Bush i tak dalej. Ja wtedy mówiłem, dobra, prosił nas, to my oczywiście tak, ale możemy skierować pod adresem prezydenta Busha prośbę wzajemną, właściwie dwie. Żeby rząd amerykański zgodził się na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. I drugie, żeby rząd amerykański obiecał Polsce, że nie będzie na Polskę żadnych nacisków wywierał w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. No, można było, jak byłem potem w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie, to tam zapytałem takiego jegomościa, szefa tego instytutu, tak,
czy to w ogóle było realistyczne takie. A ten mówi, ten pierwszy, to mówi tak, to było do załatwienia, dlatego że Stany Zjednoczone wtedy wykładały 300 milionów dolarów dziennie, na operację pokojową i misję stabilizacyjną w Iraku i Afganistanie. To tych, dla Polski tej konwersji militarnej by nikt nawet nie zauważył. To było za... Mówi, ta druga sprawa z Żydami, no to mówi trudniejsza, ale mówi, trudne sprawy też trzeba podejmować. No ale prezydent Bush nie był prezydentem Polski i nie ma obowiązku się troszczyć o polski interes państwowy. Taki mamy problem. Prezydent Duda, no ja go podejrzewam niestety, że on w tej chwili już się przygotowuje do zajęcia jakiejś posady takiej prestiżowej jako pierwszy sekretarz ONZ-u albo pierwszy sekretarz NATO, to bez amerykańskiej protekcji to jest niemożliwe. No w związku z tym robi wszystko, niestety kosztem, jak mi się wydaje, polskiego interesu państwowego, a to pewne rzeczy można by próbować przynajmniej załatwić. I tutaj taką elastyczność wykazuje właśnie Viktor Orban. Już nie mówię nawet o tureckim prezydencie, bo ten jest bardzo elastyczny, ale Viktor Orban tak w granicach takich przyzwoitości elastyczność wykazuje. Jeżeli ma do wyboru interes na przykład Ukrainy i interes Węgier, to nie waha się ani chwili. I powinniśmy sobie życzyć, żeby u nas było podobnie.